Nowy świat. Szybki start. W tych poprzednich, znaczy w poprzednim zapisie gry już tam miałem zbudowane chyba, znaczy dwa statki już były. Dwa mniejsze. Jakaś tam delikatna, mała platforma. No i zbudowałem własny, duży statek oraz jakiś tam mniejszy. Dobra, zobaczmy, czy była ta sama mapa. No, wygląda na to, że tak. Ale chyba bez tego dużego statku, co? Nie. Jest? Nie ma? Jest tam. Dobra. Czyli dokładnie ta sama mapka. Troszeczkę się pozmieniało od ostatniej aktualizacji. Gra nieco wypiękniała. No dobra. Pytanie, czy mam tryb kreatywny teraz, czy jaki? Dobra, jest okej. Tutaj nowe rzeczy się pojawiły. Kółka. Słuchajcie, tego nie było wcześniej. Pojawiły się kółeczka. 5x5, 3x3, 1x1. Decoy. To chyba jakaś broń, wszystko. Okej, no to super w takim razie. Skoro są kółeczka, to znaczy, że będzie można jeździć po jakiś... że być może będzie możliwość jeżdżenia po planecie. Kto wie, może być jakaś planeta, po której będziemy mogli się poruszać. Super. Dobra. Zacznijmy budowę stacji. Dużego statku. Weźmy mały statek. Dobra, on wisi w powietrzu. Oczywiście malowanie zostawię na koniec. Co my tu mamy? Blok lekkiego, pancerza... tak. Mały reaktor, kokpit 2. Tu się przyda... aha, tu są jeszcze inne kokpity. To damy... nie chcę tutaj. Teraz coś się zwiesiło. Mały silnik jest. Żyroskop na pewno. Łącznik. Rura transport, zbieracz, łącznik. Troszkę się porozwijało. Troszkę więcej rzeczy teraz mamy. Ale to bardzo dobrze. Żeby nie zapomnieć też. Zobaczmy, to są okna. Te okna sobie też wykorzystamy. Skos. Płaskie. Jeszcze nie mam pomysłu, jakby to zrobić, ale... 2x3. Muszę pamiętać, żeby nie... dla małego statku nie jest dostępny. Dobra, zobaczmy mniejszy. 1x1, 1x2, 1x... o! Też nie jest dostępny. Okien nie mogę mieć. No co za... Może to pojedyncze? Też nie. Wszystko jest dla dużego statku. No mówi się trudno. Rotor... sztuczna masa. Sporo nowych rzeczy. Nie wiem do końca, jak to będzie działało jeszcze. Mi się wydaje, czy tej dłoni wcześniej nie było po prawej stronie. No dobra. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Wszystkich, którzy dołączają do live'a. Nie wiem, jak teraz będzie to z tym live'em, bo... transmituję z nieco wyższą prędkością. I to znacznie wyższą. Wcześniej było do 1000 kilobitów. Ostatecznie... zakończyło się na 1500, a teraz jest na 3000. Więc trzeba mieć naprawdę szybki internet, żeby
można było oglądać live'a. Ale to się zmieni. To się zmieni, już od razu mówię, że to się zmieni. Już posłałem, zrobiłem przelew. Na partnerstwo na Twitchu nie mam co liczyć. Ale oczywiście mogę wykupić sobie konto premium. I też tak zrobię. Też tak właśnie zrobię. Ale niestety dzisiaj mamy niedzielę, dzisiaj te przelewy coś nie chodzą. Przedłuża się ten transfer pieniędzy. Jutro myślę, że będzie już ten transfer dostępny. Że fundusze dolecą do PayPala i będę mógł wykupić na Twitchu. To się teraz nazywało Go Turbo? Czy jakoś tak? Więc w tym momencie będziecie mogli wybierać sobie jakość tej transmisji, a co o tym idzie, dostosować ją do swojego łącza, do prędkości waszego internetu. Bo teraz niestety jest ten live ograniczony tylko dla osób, które posiadają minimum te 3 megabity. Już tak w rzeczywistości 3 megabity tak byłoby za mało. Jesteś w okolicach 5 megabitów minimum. Zacznijmy od małego statku. Tak się rozglądam, może patrzę, czy coś nowego jeszcze się pojawiło. Chyba nie. Chyba nic więcej. Okej. Kto wie, może w Space Engineers pojawią się też planety. Fajnie by było. Nie ukrywam. Chętnie bym zbudował statek i poleciał gdzieś tam w kosmos, żeby odkryć jakąś planetę. Ale do tego jeszcze chyba daleko. Do tego chyba jeszcze raczej daleko. Zrobimy sobie jakiś szybki statek. Wiecie co, zróbmy inaczej. Już mam pomysł. To musiało być tak, tak. I chyba tak. I teraz mogę jeszcze dać coś takiego. Ach, odwracanie tego to jest masakra po prostu. No. Bo jeszcze będę musiał wziąć tą dziwną kostkę. Zobaczmy, jak to wygląda. No nie. Okej. Staram się zrobić to teraz bardziej opływowe. Ale czy mi się uda? Kto wie. Przede wszystkim musi być symetrycznie, żeby tak już dziwnie nie wyglądało. Okej, to możemy właściwie pociągnąć do końca.
jakieś takie dziwactwo powstało. Bum, tak. Teraz mam problem, bo... Aha, w ten sposób chyba. Musiał być na dwa. Musiał być na trzy. To jest na trzy. Czyli tak. Byłoby tak. Fajnie się zapisuje ta gra, bardzo szybko teraz. I teraz generatory. Generatory mogą być tutaj po środku. Ewentualnie jeszcze tutaj musiałby się zmieścić generator. Dobra. Teraz to, te klocki. To będzie wykończenie, czyli w tym momencie coś takiego. Chyba. Zobaczmy jeszcze to. Okej. Dobra, o to mi chodziło właśnie. Słuchajcie, coś takiego można by zrobić, ale w postaci dużego statku, to by chyba lepiej wyglądało. Chyba znacznie lepiej by to wyglądało. Zobaczmy, numer 4 jeszcze. Silniki hamujące. Naprzód. Dobra. Teraz przydałoby się coś na bok. Czyli to byłoby w ten sposób i tutaj jeszcze po dwa silniki. Jeden, drugi. Dobra. Teraz tak, raz, że góra musi hamować. Czyli załóżmy, że można byłoby zrobić coś takiego. Tutaj dwa. Trzeba by się to obudować jakoś, ale teraz nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób to zrobić, żeby to jakoś wyglądało. Patrzę, będzie tak. Dobra. W takim razie jeszcze tutaj. Nie, teoretycznie można by zrobić coś lepszego. W postaci właśnie... O! Ja to mam skasować, ja to mam rzucić. Tak. I teraz trzeba będzie to powtórzyć z drugiej strony. O. Zachowana symetria, więc tu nie ma problemu.
teraz chyba tu tak. Mam nadzieję, że to robię w ten sam sposób. Nie. Jeszcze muszę odwrócić. O. Jeszcze na dół. Teraz nie wiem, co tutaj było. Pusto? Pusto. Jeszcze teraz duże silniki, szóstka. Tak. Tu się zmieściło jeszcze tak. W tym miejscu te małe silniki. O. Ten to będzie miał mocy. Trzeba wszystko niestety obudować. Tak, tutaj taki też prosty system. Okej. Teraz kwestia malowania. Nie, nie kwestia malowania, jeszcze zapomniałem. Jeszcze dolne silniki, przecież. Jakoś trzeba w końcu wyhamować. Dobra. Teraz pytanie, gdzie to wrzucę? Tutaj chyba. Czy dobrze? Średnio. O, ale ohydnie to wygląda, strasznie. Chyba zacznę budować większy statek, będzie łatwiej. Jakąś platformę zacznę budować, będzie też łatwiej na pewno. Zacznijmy może też malunek. Malunek zrobimy sobie wszystko na czarno. Przynajmniej tymczasowo. Już kolorowo. Zobaczmy, co z tego wyszło. Czy to w ogóle potrafi latać? Żyroskop. Już wiem, zapomniałem o żyroskopie. Numer 5. Chyba z tego ani rusz. Przecież. Teraz możemy chyba już lecieć. O, tak jest. To jest ograniczenie prędkości chyba, słuchajcie. Do 104, no powiedzmy tych 105 metrów na sekundę.
szybciej się po prostu nie da. Coś mi się tu świeci fajnie. Aha, pewnie złoto tam jest. Ja muszę zerknąć aż z ciekawości, co tam się kryje. Jakaś taka poświata. Ej, słuchajcie, co te jaskinie zrobili? Orzeźwy! Co to jest? Co to ma być? Jakaś dziwna substancja, prawdopodobnie. No, fajna sprawa. Jeżeli będą tunele, będzie można wlecieć do asteroidy. Czekajcie, tu gdzieś powinienem mieć młot pneumatyczny, szlifierka, wiertarka ręczna, o, proszę bardzo. Zobaczymy, co to jest, czy możemy to wydobyć. Srebro? Tak świeci? W dziwny sposób. Dobra, zobaczmy to. Tak, srebro to jest. Zresztą chyba nawet nie będę mógł tego zbierać. A nie. Oczywiście mogę podnosić rudę srebra. Okej, okay, a to jest złoto, tak? Tak, złoto. Nie wiem, jak z tym zbieraniem, czy to trzeba faktycznie tak latać za tym, czy też nie. Teraz zobaczmy, gdzie jest wyjście. Tutaj gdzieś było wyjście. W sumie wehikuł. Posłuchajcie, do góry nogami. Dawno już nie grałem w tego Space Engineers. Aktualizacje są w miarę często. Ach! Zbyt wolny ten. Za słaby silniczek miałem. Aha! Czy ja wyłączę amortyzatory? Czekajcie, gdzie są amortyzatory? O, tu są. Nie, to jest jetpack. Amortyzatory bezwładności prawdopodobnie wyłączymy, stąd mój statek się zepsuł. Okej. Okay. No, nie ma amortyzatorów. Ale ładnie się zepsuł, bardzo ładnie. Dobra. No nic, w takim razie lecimy do platformy. Zbudujemy coś innego. Może coś ładniejszego. Z ciekawości chyba sprawdzę sobie ten wehikuł, czy on potrafi nie tylko w skalę rzeźbić, czy potrafi również rzeźbić w statkach. Muszę wybrać broń. O! Coś tak powoli wgniata. Bardzo fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa. Okej. Okay. O, dobra. Zacznijmy może od platformy, może nie. Ale duży statek by się mógł przydać. Wobec tego nowy duży statek.
od stopki zaczniemy. Teraz tak. Widziałem naprawdę bardzo fajne statki, bardzo fajnie wykonane. Ale niestety ja takich nie potrafię wykonać. Więc muszę się ograniczyć do czegoś prostszego. Widziałem, że niektórzy robią naprawdę spore statki, to jest rzędu kilkudziesięciu nawet klocków. Ba, kilkuset. Kilkaset kostek przychodzi na jeden statek. Ale mi się naprawdę bardzo źle lata. Więc muszę się po prostu poograniczać. Ile tam jest? 40 ile? 4, 5? Ach, zapis gry. 44 chyba. Tak, 44. Dobra. Chyba nie mam cierpliwości, żeby budować jakieś tam wypaśne, nie wiadomo jak bardzo skomplikowane z pojazdy. Ale cały czas mnie ciekawi, co oni ciekawego mogą wymyśleć jeszcze w tej grze. Co oni do tej gry jeszcze dorzucą. Żeby się nie męczyć, 308 klocków. Puf. Teraz pytanie. Co by tu jeszcze? Można było zrobić, żeby tak jakoś wyglądało. Chociaż nie, dobra, niech. A, to nie, zróbmy tą ścianę.